W tym wieku chodzenie i mówienie, zwłaszcza z sensem, wymaga wyjątkowej żywotności i sił. Wiem, co mówię. Jak skończyłem 80 lat, poprosiłem o możliwość przejścia na emeryturę. Ale ciało kierownicze powiedziało, póki jeszcze możesz myśleć, nic z tego. No to co mogłem na to poradzić? Bracie Ływe, o czym się wszyscy dowiedzieliście 26 maja 2014 roku? Mieszkam na Nowej Wsi Królewskiej. No, większość osób nazywa mnie Skorpion. Mam 24 lata. Urodziłem się w sumie w Opolu. Tak oryginalnie jestem blondynem. Zafarbowałem się względem tego, bo pierwsza dziewczyna chciała, żebym był na czarno, względem tego, że wychowuję się z cyganami, no, żebym wyglądał tak jak oni. Czy ktoś z was chciałby opisać swoje pierwsze myśli po tym liście? No nie tak miało być. Nie wiem, czy pan wie, że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Nie wiedziałem. Książę Michał się wykichał, wypierniczył się władca pomazaniec i nie ma odbudowy świątyni i pochwycenia, a Bolek paliwoda mnie zostawił. Uh-huh. Upadłem w analizy pornografii i się rozwaliłem. I się niefortunnie wywaliłem. A nie tak miało być. Miało być 1000-letnie Królestwo Chrystusa przebudzenie. Ja miałem być 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych i mam największą schizofrenię. Miałem być 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Grom miał otoczyć WT Center, czwarty samolot miał być uwalony. A Jaruzelski, jak dostał objawienie 11 października 93 roku, dostał kamienie i Bóg zaczął mu objawiać 11 rozdział Izajasza, 11 rozdział Apokalipsy, to zamiast baran zatrzymać pływa księcia Michała, władcę pomazańca, to się modlą za księcia Michała, władcę pomazańca. Zamiast przyjść z objawieniem, że już szyfry naparzały o zamachu z 11, Jaruzelski wiedział o zamachu z 11 września. Jaruzelski wiedział. 11 Bóg mu zaczął to objawiać. Proszę pana, tak jak kantują kościół, proszę pana, to nikogo i gówno im wyjdzie dlaczego. Gówno im wyjdzie dlaczego, proszę pana, bo w naturze ludzkiej, proszę pana, ma pan dwa wyjścia jak nieszczęście, albo wódka, albo Bóg. Rozumie pan? Albo wódka, albo Bóg, panie, nie ma. No i proszę pana, teraz idą więcej do wódki, to macie pełne więzienia, rozumie pan? A babcia pieprzy 3 po 3, no i jakoś cudem żyje. Tak, proszę pana. Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. To była bardzo pokorna decyzja. Dziękujemy wam, bracia, za wasze spostrzeżenia. No lubię jeździć w sumie na rowerze samochodem, choć z samochodem przeciętnie jak jeżdżę, to muszę uważać, bo bez prawka jazdy jest lekki przypał. Lubię także śpiewać, to jest w sumie moje hobby. Lubię w sumie muzykę, czy kochać to w sumie nie. Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat. Religia w Polsce jest nie dodatkiem, nie pieprzem do gówna, a jest fundamentem, proszę pana. Cud nad Wisłą, cud nad Odrą. Co pan wie? W Niemczech, kurwa, codziennie 1 000 000 Niemców chodzi dupczyć polskie Polki, proszę pana. I my do tego kurestwa należymy. 1 000 000 Niemców dupczy Polki, proszę pana. Niech pan to napisze, ale pan to nie napisze, bo pan jest, panie, inteligentny. Pan się chce opierdalać się pan chce. Pan. Wy właśnie pięknie odpowiedzieliście na to pytanie. Zawsze od urodzenia miałem dwa wybory. Z jednym wyborem na pewno by mi się to nie spełniło. Chciałem być policjantem. Za dużo przypałów, więc zbytnio by mnie nie przyjęli. A jeżeli chodzi o piosenki, no to powoli wszystko wychodzi. Pomysł sam się od ciebie wziął. No mijając 5 lat, to już zacząłem jakieś muzykę, rytmy łapać. No w sumie wychowałem się z cyganami, więc u nich przeciętnie rytm się łapie i muzykę się śpiewa. No to akurat mi to już pozostało i człowiek powoli wszystko wyłapuje. No trzeba próbować coraz lepiej. Jestem przekonany, że wszyscy macie takie nastawienie. Co się da, to się da. No jak nie wychodzi, no to próbuję dalej, no bo to szkoda zrezygnować z czegoś, co się lubi. Wyobrażam sobie, że na tej scenie w amfiteatrze wystąpię. W momencie, jak mnie ludzie zauważą, no może coś będą widzieć lepszego niż tylko człowieka, który śpiewa. No, niektórzy spostrzegają tylko muzykę, nie człowieka. A tu się liczy w sumie dwa. Człowiek i później muzyka dopiero. No bo każdy śpiewać może. Jeden potrafi, drugi nie. No ale żeby tak wystąpić, to już trzeba w sumie coś umieć. No. Przez to amfiteatr, no w sumie
Tak jakby moim marzeniem to było, żeby tutaj wystąpić. A my uważamy to za przywilej, że od 1992 roku jesteś pomocnikiem Komitetu Służby Ciała Kierowniczego. Twoje życie faktycznie było wypełnione służbą. Bycie koordynatorem Komitetu Oddziału to praca na cały etat, a nawet więcej. Pewnie wszyscy się zastanawiają, jakie są wasze nowe zadania. Na początku jedno było słowo. Jesteś facet głupi. Później zaczęli wszyscy za mną biegać i mówili, jak ja to robię, skąd ja biorę te słowa, skąd ta muzyka. Samo od ciebie to się bierze. No i zaczęli tak samo, próbują coś nagrywać, próbują po prostu podobieństwo do mnie robić. No, niektórym to pasuje, niektórym nie, no ale każdy się uczy na błędach. Jednemu wyjdzie, a drugi się zgubi. No bywa. A jak nie bywa, no to kiepsko. Dziękujemy za wasze przyjście. Podziękujcie też swoim żonom za to, że was wspierają przy wykonywaniu różnych obowiązków. Dziękuję wam, Zieliński, za postawę, za pracę, za wkład, tu se kretyn trudne słowo wybrał, za zaangażowanie. To był naprawdę zachęcający program. To była audycja JW Broadcasting z Biura Głównego Świadków Jehowy.